Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne byki. Zapraszam Państwa na prognozę z kart Tarota na miesiąc kwiecień 2019 roku. Przypomnę, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może być dopasowane, nie z każdym może rezonować, dlatego zachęcam, żebyście sprawdzili swój znak ascendentalny. Link do strony, gdzie taki znak możecie sobie obliczyć, macie w opisie tego filmu. I wtedy, jeżeli odsłuchacie filmik ze swoim drugim znakiem ascendentalnym, może jakieś informacje będą dla Was korzystniejsze, jakieś sprawy bardziej się rozjaśnią, wyjaśnią. Dobrze, a teraz przechodzimy do czytania. Karty jak zwykle mam już potasowane. Teraz je tylko przełożymy i już patrzymy, co na byczku w kwietniu ciekawego się wydarzy. Z jaką energią wchodzicie w miesiąc kwiecień? 7 bułek. 7. Co pomaga bądź przeszkadza? Jaka energia? Arcykapłanka. Wasze działania, wasze zamiary, jakie kroki będziecie podejmować w tym miesiącu? Król denarów. Co odchodzi do przeszłości? Czwórka mieczy. O czym będziecie myśleć, co planować, analizować w tym miesiącu? Sześć denarów. Najbliższa przyszłość, połowa miesiąca, pustelnik. Wasze czynniki wewnętrzne, czyli wasze przeczucia, wasze emocje. Cesarzowa. Czynniki zewnętrzne, czyli to, co dookoła Was się dzieje. Rodzina, przyjaciele, współpracownicy. Koło fortuny. Wasze obawy bądź nadzieje. 9 buław. I koniec miesiąca. Głupiec. Okej. W tle czytania Rycerz Buław. Sobie go położymy. Widać? Widać. No dobrze. Chyba jest ok. No dobrze, kochani, to zaczynamy. Jesteście w energii siódemki buław. Ja oczywiście później dobiorę jeszcze karty, bo wyjaśniam dokładniej. 7 buław. Energia walki o siebie, bronienia swoich granic, bronienia swojej przestrzeni osobistej, bronienia swojego stanowiska, swojego domu, swojego dobrego imienia. Mogą być jakieś ataki z zewnątrz, mogą być jakieś trudności, ale Wy sobie z tym poradzicie, ponieważ jest to karta przezwyciężania trudności, tak? Siódemka buław jest to taka silna pozycja. To jest karta, która mówi, że w przypadku ataku Wy ten atak odeprzecie i pokonacie swojego przeciwnika bądź rywala.
Jest to karta też stawiania barier, wyznaczania granic, na co ktoś może sobie pozwolić, tak? Czyli wy w tym miesiącu będziecie takimi osobami, no, niepozwalającymi zbytnio wtargnąć innym w swoją przestrzeń osobistą. Wy będziecie tej przestrzeni, swojej prywatności bardzo bronić. No i nie, dopiero tej osobie lub tym sytuacjom, na które pozwolicie, zaprosicie do siebie, tak, pozwolicie zagościć w swoim życiu, w swoim domu, w swoim sercu, tak? Więc 7 buław. Wyznaczacie granice, nie pozwalacie się strącić z tego stanowiska, tak? Takiego twardego, mocnego. Stoicie twardo na ziemi i nie pozwalacie po prostu intruzom wtargnąć w przestrzeń waszego życia osobistego. Czy to z dziedziny miłości, czy pracy, czy ogólnego samopoczucia. Karta, która pomaga bądź przeszkadza, mamy kartę arcykapłanki. Karta mówiąca o studiowaniu, o wielkiej mądrości, o doskonałej intuicji, o mądrości duchowej, o świetnym przeczuciu, o świetnym takim szóstym zmyśle, tak? Arcykapłanka to są nieodkryte jakieś tajemnice. To jest jakaś przezorność, tak? Umiemy coś przewidzieć, coś przeczuć. Ale są to też kobiece sekrety, jakaś ukrywana miłość, kobieta w ukryciu bądź mężczyzna, kochanek, kochanka. Ale tak jak powiedziałam, wielka mądrość, studiowanie, nauka na wyższych uczelniach. Może to być porada u wróżki, jasnowidza, doradcy duchowego. Ale bardziej tutaj do tej sytuacji wydaje mi się, że coś jest przed wami ukrywane, bądź wy ukrywacie coś przed otoczeniem i to po prostu przeszkadza w tej całej sytuacji, że być może ludzie was atakują, może nie w taki dosłowny sposób, tylko po prostu tak was zamęczają, no powiedz, wyjaśnij coś, a wy skrywacie jakąś tajemnicę, tak? I no, musicie bronić tego sekretu. Tak mi się tutaj wydaje, ale to już dopasujecie każdy z was do swojej sytuacji. Jak jeszcze podobieram na koniec karty, to będziemy dogłębniej wiedzieć, o co tutaj chodzi. I teraz tak. Może to być związane z pieniędzmi, ponieważ wasze zamiary, wasze działania w tym miesiącu będą się odnosić do dużych pieniędzy, jakichś dużych inwestycji, dobrze płatna praca. Król Denawrów, mężczyzna po 45 roku życia, z trygonu ziemi, byk, panna bądź koziorożec. Doskonała, taka osoba o doskonałym zmyśle, jak zarobić pieniądze, tak? Król Denarów zawsze ma pieniądze, jest to osoba, król, no to już na wyższym stanowisku, bardzo dobrze zarabiająca, mająca zaplecze materialne, finansowe, dobry ojciec, zapewniający byt swojej rodzinie, to taki właśnie ojciec na karcie król, dziesiątki denarów, ten król, tak? Dający bezpieczeństwo finansowe swojej rodzinie. I wy będziecie chcieli tutaj dążyć albo do jakichś dużych pieniędzy, jakaś duża inwestycja, albo właśnie do tego, żeby dać takie zaplecze materialne swojej rodzinie, być taką głową rodziny, która daje poczucie bezpieczeństwa materialnego, tak, swojej rodzinie. No, powtarzam się być może, ale tak to widzę tutaj, tak? O jakieś pieniądze, coś będziecie działać tutaj, dużymi pieniędzmi. Dobrze. Ewentualnie, no mówię, będziecie mieć do czynienia tutaj z osobą ziemską, tak? Z trygonu ziemi, byk, panna, koziorożec, ale ponieważ jest to wasza energia też, to myślę, że bardziej skupicie się na pracy, na robieniu dużych pieniędzy, pomnażania swojego majątku, tak? No bo król denarów to już nie jest taki byle kto, tylko to już jest osoba, no, już na jakimś takim stanowisku wyższym, osoba z dużym doświadczeniem, osoba, która już się sporo dorobiła w życiu, tak? Praktycznie, no, ona tylko już pomnaża majątek, już to, co miała się dorobić, się dorobiła.
skrzętnie ten majątek sobie tutaj przez te lata uskładała i pieniądze po prostu ma, tak? Dba o te pieniądze i jest z tego powodu szczęśliwa, bo wszystkie znaki ziemskie lubią pieniądze, tak? Co odchodzi do przyszłości? Do przyszłości mamy kartę czwórki mieczy. Patrzę, jakby tą lampkę tu ustawić, żeby to lepiej było widać, ale oczywiście przeszkadzają mi okna. O, teraz może będzie lepiej. Czwórka mieczy, karta odpoczynku, karta wyciszenia, karta mówiąca o tym, że musicie odpocząć emocjonalnie i fizycznie, tak? Zregenerować swoje siły witalne, zregenerować swój umysł, po prostu odpocząć, tak? Co dla niektórych może być to pójście na zwolnienie lekarskie, urlop, jakiś pobyt w szpitalu, w sanatorium, jakaś rehabilitacja, ale to już jest za Wami, czyli tak jakbyście może wrócili po jakimś odpoczynku, tak? Wracacie teraz po odpoczynku, do życia codziennego i zaczynacie po prostu działać. Karta ta mówi, że przez chwilę byliście w ukryciu, tak? No bo jak wiadomo, no ktoś jest na zwolnieniu, to siedzi w domu i nie ma go, nie jest widoczny dla otoczenia, więc byliście przez chwilę wyizolowani, tak? Z tego tutaj całego swojego środowiska. Nabieraliście sił, musieliście odpocząć, przemyśleć wiele spraw, pomedytować. Co w Waszej głowie? O czym myślicie, co planujecie? Szóstka denarów. Równowaga w dawaniu i braniu, równowaga finansowa. Co dla jednych byków może być to informacja, że myślicie o jakiejś pożyczce, o jakimś kredycie, myślicie o pieniądzach, które Wam się należą, być może ktoś jest Wam coś dłużny i czekacie, aż te pieniądze wpłyną na konto, czy to, tak jak mówię, jakaś pożyczka, wyrównanie, wynagrodzenia za pracę, premia, podwyżka, jakieś pieniądze, tak? Chcielibyście, żeby do Was wreszcie przyszły, ewentualnie możecie wymyśleć tutaj o zwrocie komuś pieniędzy, ale raczej bym tutaj się skłaniała do tego, że Wy myślicie o jakimś dodatkowym źródle dochodu, ale w takim sensie, że te pieniądze Wam się już należą, te pieniądze gdzieś są, tylko chcielibyście, żeby jak najszybciej wpłynęły na Wasze konto, tak? Równowaga w dawaniu i braniu. Coś, co Wam się należy, chcielibyście, żeby jak najszybciej do Was wpłynęło, tak? Czy to, mówię, wypłata, renta, emerytura, jakieś wyrównanie, jakieś dodatki, jakiś socjal, albo po prostu zwrot pieniążków, które pożyczyliście komuś, tak? Ojej, tak patrzę, o, tutaj widzę, że ta kamera jakoś lepiej, dobra. Najbliższa przyszłość mamy kartę pustelnika. Karta osoby bardzo doświadczonej życiowo, ale karta samotności, tak? Czyli będziecie musieli coś intensywnie przemyśleć. Nie chwalcie się na razie swoimi pomysłami, swoimi planami. Karta pustelnika mówi o takiej społeczności, tak? O takim wyizolowaniu się właśnie od otoczenia. Coś musicie po prostu w ciszy przemyśleć, przeanalizować. Jesteście w tym bardzo ostrożni. Po prostu musicie się namyśleć, zastanowić, tak? I do tego potrzebna jest Wam samotność, ponieważ Wy jesteście osobami bardzo doświadczonymi życiowo. Macie tą prawdę w sobie, tak? Macie to oświecenie, ale szukacie sami wyjścia z jakiejś sytuacji. Sami szukacie swojej drogi, tak? Być może życiowej. Być może drogi kariery. To jest karta też zodiakalnej panny, więc może taka osoba tutaj się pojawić w połowie miesiąca w Waszym środowisku, ale to jest bardzo wielka mądrość, takie doświadczenie życiowe, takie głębokie przemyślenia, zastanowienie się nad tym, co dalej, tak? Taka rozmowa ze swoimi myślami, sami ze sobą. Dobrze. Wasze czynniki wewnętrzne, czyli Wasze emocje, Wasze przeczucia, odczucia
Karta cesarzowej, czyli w tym miesiącu będziecie się czuli piękni, atrakcyjni, wygodnie będzie Wam się żyło. Karta wszelkiej płodności, co niektóre byki mogą być w ciąży. Zwracam się tu oczywiście do pań, byków. Karta płodności wszelakiej, tak? Czyli możecie czuć po prostu przypływ jakichś dóbr materialnych. No, karta cesarzowej to jest karta no, niezwykłej takiej opiekuńczości, wrażliwości, troski. Więc też w tym miesiącu możecie po prostu czuć potrzebę opiekowania się kimś lub takim właśnie troszeczkę matkowaniu, tak? Bardziej mi to wygląda na to, że większość pań byczków marzą tutaj o dziecku, o ciąży, tak? Żeby spełnić się w roli matki. Tęsknicie za tym macierzyństwem, ale nie dla wszystkich, tak? Po prostu większość z Was może czuć się w tym miesiącu wygodnie, pięknie, atrakcyjnie, wzbudzać podziw płci przeciwnej, niczego Wam nie brakuje, chodzicie z głową podniesioną do góry, jesteście atrakcyjni, szanowani i tacy pożądani. Dobrze, co na to Wasze otoczenie? Otoczenie koło fortuny, czyli coś się ruszy w Waszym otoczeniu, jakieś nagłe zmiany, to jest też karta karmy, karta nowego cyklu w Waszym życiu. Wszystko, co do tej pory jakoś tam wolniutko się posuwało do przodu, teraz naprawdę ruszy z takim no, impetem, ruszy z kopyta, tak? Zacznie się dziać. Było dobrze, może być lepiej, było źle, znaczy źle powiedziałam, było dobrze, może być troszeczkę gorzej, bo to 180 stopni się zawsze to koło toczy, tak? Fortuna kołem się toczy, więc to różnie może być, a jak było źle, to na pewno będą pozytywne zmiany. Co jeszcze? Koło fortuny, no jakieś szczęście od losu, jakiś fart, być może jakaś wygrana, być może jakieś niespodziewane wydarzenia, których w ogóle nie bierzecie pod uwagę, coś tutaj się zadzieje. No na pewno zmiana losu, tak? I ruch. Ruch. Coś szybko ruszy do przodu, jakiś nowy cykl, jakieś zmiany, tak? Ale ogólnie karta szczęśliwa, więc tutaj otoczenie powinno Was wspierać, może tak popychać troszeczkę do przodu. Wasze obawy i nadzieje. No, jesteście już naprawdę zmęczeni tym wszystkim. Jesteście niezwykle ostrożni. Co jeszcze? No nadal bronicie się, tak? Ciężko Wam już w tym wszystkim wytrwać, ale jeszcze dajecie radę. Dziewiątka buław jest bardzo podobna właśnie do siódemki. Mówi o takiej ostrożności, izolacji, tak? O jakichś przeszkodach. Musicie przeczekać to wszystko, tak? Musicie przeczekać na ten właściwy moment, który niedługo nadejdzie, ale nadal bronicie się, tak? Wyznaczyliście tutaj granice, odgrodziliście się tymi buławami od innych i czekacie, tak? Nie poddajecie się na pewno i być może zastanawiacie się, czy dacie sobie radę, tak? Utrzymać tą pozycję obronną. No i koniec miesiąca, kochani, karta głupca. Co dla niektórych, tak jak powiedziałam, jeżeli chcecie się spełnić w roli macierzyństwa, zwiastuje dziecko, tak? Że uda się, będzie ciąża. Z kolei dla tych, co nie planują dzidziusia, jakiś nowy początek. Coś zacznie się nowego, co może tutaj to koło fortuny Wam gwarantuje, tak? Jakiś nowy etap w Waszym życiu. No głupiec jest to taki ryzykowny początek, ponieważ Wy nie jesteście doświadczeni w tym nowym, tak? Wy tak naprawdę nie wiecie, co Was czeka po drodze tych nowych przeżyć. Głupiec to jest też taka troszeczkę naiwna, dziecinna energia. On tak po prostu, no, pod wpływem emocji biegnie w to nowe, tak? A karta może też ostrzegać przed tym, żebyście zbyt naiwnie nie podchodzili do tych spraw, do tych swoich planów. Patrzcie pod nogi, żebyście się tam nie wpakowali coś, żeby nic Was tam nie przewróciło, nie podłożyła nogi czy jakiejś kłody. Bądźcie ostrożni, tak? No ale pamiętajcie, że kto nie ryzykuje, ten nie ma, tak? Czyli no, taki ryzyk fizyk, albo się uda, albo nie. Ale ogólnie karta mówi o nowym etapie w Waszym życiu, tak? Nowy etap, nowy początek, coś nowego się zaczyna. Zaczynacie od zera. No i karta
nowości zupełnie, tak? Co dla niektórych może to być nowa praca, właśnie nowy etap w życiu, bo może się dziecko pojawi, co jeszcze, jakiś wyjazd gdzieś w nowe miejsce, nowe mieszkanie, po prostu nowe życie, tak? Więc tutaj no już będziecie musieli do siebie to dopasować. I rycerz buław. Rycerz buław, karta mężczyzny z trygonu ognia, baran, lew bądź strzelec, 30-35 lat, albo karta działania, karta ruchu, karta kreatywności, pomysłowości, karta wyjazdów, podróży, wycieczek zagranicznych, zwłaszcza do ciepłych krajów. Karta przeprowadzek, karta takiej mobilności, aktywności, ale też pewności siebie, tak? Takiego uroku osobistego, namiętności. No, rycerz buław to jest taka osoba wysportowana, niezwykle przystojna, uwodziciel, zdobywca, łamacz damskich serc. Ktoś, kto wie, jak zdobyć kobietę, jak ją uwieść, tak? Więc mogą to też być romanse. Raczej wygląda mi na to przy tym kole fortuny, że coś zacznie się dziać w waszym życiu. Być może nowy początek związany właśnie z przeprowadzką lub wyjazdem gdzieś. Zaraz sobie to powiemy. Dobrze. Proszę o wyjaśnienie karty siódemki buław. Czego wy tak musicie bronić? Z czym musicie tak walczyć? O co być może musicie tak walczyć? Już patrzymy. Proszę o wyjaśnienie siódemki buław. Karta siły zodiakalnego lwa i znowu się pojawia karma. No musicie być niezwykle silni oczywiście w tej siódemce buław i wy macie tą siłę i fizyczną, i taką siłę ducha, siłę woli, umiejętność i cierpliwość przede wszystkim, ponieważ jesteście cierpliwi, jesteście spokojni, umiecie zapanować nad tą złą czy dobrą sytuacją, umiecie dokładnie zaplanować strategię, jak to wszystko pogodzić, tak? Żeby ta bestia jadła wam z ręki, tak? Żeby ją okiełznać, żeby ona wam służyła, że to wy jesteście tym przewodnikiem, tak? Tego lwa. On sobie nawet nie zdaje przy was sprawy z tego, jaką on ma siłę, tak? Wy jesteście tak silni psychicznie, tak po prostu umiecie zdominować tą swoją siłą woli, że no wszystko się dzieje według waszego planu i wydajecie radę, tak? Kapłanka. O co chodzi z tą kapłanką? Paź denarów, czyli może w tajemnicy utrzymujecie informację o tym, że jednak jest ta ciąża, bo to jest karta też dziecka. Ale to mogą być nowe pomysły na biznes, to mogą być jakieś plany, malutkie kroczki robione w kierunku pieniędzy. To jest też wasza energia, tak? Bo to jest byk panna koziorożec, energia ziemi. Być może tutaj jakaś nauka wchodzi w grę, studiowanie, tak? No bo kapłanka to jakby nie było nauka, tak? To poszerzanie swoich horyzontów, swojej wiedzy, dokształcanie się. I paź denarów też mówi o tym, o zdawaniu jakichś egzaminów, więc być może wy musicie tutaj mieć tą siłę, żeby pozdawać jakieś egzaminy, jakieś zaliczenia. Król denarów. Kto to jest król denarów? I mamy króla buław, czyli chodzi ewidentnie o jakieś przedsiębiorstwo, firmę, pracę, biznes, działania w kierunku finansowym, tak? Czyli no, dobry przedsiębiorca. No, król buław z królem denarów to nie dość, że bardzo duża aktywność, taka mobilizacja do pracy, to jeszcze duże pieniądze przy tym. Dobrze, 6 denarów. Tak, 3 denary wyjaśnienie, czyli chodzi, tu myślicie o jakichś pieniążkach, być może o pracy, być może o przyjęciu jakiejś oferty, bo to jest też karta umowy, przyjmowania, zlecenia lub zlecania komuś pracy, tak? Karta mistrzostwa, karta studiowania, właśnie karta mówiąca o zdanym egzaminie, tak?
Czyli być może, co niektórzy z Was, no tutaj faktycznie studiują, uczą się, no i myślą o tym, żeby było to zaliczenie, tak? Żeby była ta nagroda, a ci z Państwa, którzy nie, to na pewno chodzi o jakieś pieniądze i te pieniądze będą, ta umowa będzie, oferta będzie i będą z tego bardzo dobre zarobki. Koło fortuny. Czyli tutaj ci z Państwa, do których ta ciąża tutaj nie pasuje, to po prostu macie wewnętrzną potrzebę obfitości, tak? Wygodnego życia, czucia się atrakcyjnym, bogatym, no takiego dostatku, tak? Jak cesarzowa lubi być wygodną osobą i Wy też lubicie wygodne życie, lubicie po prostu mieć pieniądze. Koło fortuny. No i powtarza się król denarów, tak? Czyli otoczenie pomoże Wam zdobyć duże pieniądze, tak? Pomnożyć ten Wasz majątek, żeby te pieniądze były. Król denarów. Więc otoczenie jak najbardziej Wam pomoże tutaj ruszyć z tymi sprawami. I teraz tak, 9 buław. Król mieczy. Uważajcie na jakichś urzędników, być może macie jakieś kontrole, być może to jest ta osoba, która Was atakuje i Wy musicie być ostrożni. Wszelkie sprawy urzędowe, wszelkie papiery, dokumenty, posprawdzajcie. Może to być prawnik, może to być sędzia, adwokat, notariusz, urzędnik na przykład w skarbówce czy w ZUS-ie. Ktoś, kto jest bardzo mądry, zewnętrznie może mieć takie wrażenie zimnego, chłodnego, niesympatycznego, osłego mężczyzny bądź kobiety, tak? Ale jest mądry i no dobrze Wam doradzi, tak? On tutaj po prostu zna się na tych wszystkich kruczkach prawnych i na pewno no, nie przegadacie go, tak? Jest to też związane z jakąś ważną decyzją, tak? Analizowaniem czegoś. Osoba, mówię, bardzo inteligentna, ale surowa, tak? Może to być jakiś urzędnik, bystry, sprawiedliwy i pewny siebie, ale może być takie wrażenie, no, nieprzyjemne. Na pewno na wysokim stanowisku jakimś, tak? I Wy się tu obawiacie tej osoby, tak? Czy dacie radę? Ja myślę, że dacie radę. Może jeszcze dobierzemy sobie jedną kartę. Tak, sąd, odrodzenie, wszystko pójdzie po Waszej myśli, tak? Coś zacznie się nowego, więc nie bójcie się. Sąd mówi o jakimś właśnie nagłym, nieoczekiwanym zwrocie na Waszą korzyść, więc tutaj nie obawiajcie się tego. Wszystko będzie dobrze. No i koniec miesiąca, głupiec. Co ten głupiec? Cztery kielichy. Jakaś szansa właśnie od losu, na nowy początek, tylko pytanie, czy Wy chcecie ten kielich wziąć, bo postawa tego osobnika, który siedzi pod tym drzewem, jest taka, że jest jakiś obrażony, jakby nie chciał, jakby ktoś mu tam na siłę coś wciskał, a jemu to jest zupełnie niepotrzebne. Kochani, uważajcie, żeby okazja nie czmychnęła Wam koło nosa. Nie bądźcie rozleniwieni, nie bądźcie tacy jacyś nieogarnięci. Na cztery kielichy jest to karta braku zainteresowania, tak? Być może Was to nie będzie interesowało, być może no, macie jakąś taką apatię, tak, rutynę, może jesteście już zmęczeni czymś, ale przyjmijcie ten kielich, bo to jest coś nowego od losu i żeby to Wam koło nosa nie przeszło, jeszcze dopytam, o co tutaj chodzi dokładnie. Karta Słońca. Chyba jednak dla większości będzie to dziecko. Ale dla innych po prostu super nowy okres w życiu. To jest radość, to jest szczęście, to są sukcesy finansowe, sukcesy zawodowe, sukcesy miłosne. No po prostu radość i optymizm pełen. To słońce będzie Was ogrzewać, to jest wszystko po prostu Wam się uda, tak? To jest nowy początek, który gwarantuje Wam nowe, lepsze życie. Czy to w sprawach zawodowych, czy sercowych, czy takich ogólnych, życiowych, tak? Karta Słońca, karta stabilności, radości, szczęścia, miłości, tak? Czegoś trwałego, ogólnych sukcesów, bogactwa, zysków. Bardzo ładnie, kochani. Bardzo, bardzo ładny tydzień przed Wami. Miesiąc, przepraszam bardzo. No dobrze, to by było na tyle.
Pamiętajcie, że no to może być kilka różnych wersji. No wy już wiecie, co tam w waszym życiu się dzieje, tak? Więc dopasujecie, mówię. Może to być przyjęcie jakiejś nowej oferty, planujecie, tak? Biznes z naciskiem na pieniądze, tak? Coś nowego chcecie rozpocząć. A, jeszcze tego pustelnika nie dopowiedziałam. Proszę was. A dla niektórych może być planowanie dziecka, tak? A dla innych znowuż studiowanie, nauka. Więc no, wiadomo, no tyle byków na świecie. Każdy ma inne życie, inne swoje priorytety. Ale no, możecie tutaj coś do siebie dopasować. Pustelnik. Siódemka mieczy. Spryt. Wiecie co? Ale przy pustelniku, czyli ostrożni bądźcie. Bądźcie ostrożni. Jeżeli macie jakiś pomysł w głowie, nie chwalcie się nim. Wiecie, jak to ludzie. Mogą pozazdrościć, mogą coś tam podebrać wam ten pomysł. Zacznijcie go wdrażać, ale nie chwalcie się, tak? Bądźcie po prostu ostrożni, działajcie po cichu. Ja tak widzę tą kartę. Nie, że jakieś złodziejstwo, że jakieś hachmenty. Nie. Po prostu po cichutku róbcie swoje tak, żeby nikt was nie nakrył. O! Tak? W samotności. Żeby nikt was nie widział. Bądźcie ostrożni, bądźcie sprytni. O! I tyle mam do powiedzenia już, jeżeli chodzi o układ ogólny. Teraz jeszcze sobie dobierzemy taką radę od mistrzów duchowych dla naszych zodiakalnych byków, co oni tam radzą. Już patrzymy. Kryształy. Piękna karta. O, jaki piękny jednorożec, zobaczcie. Śliczny. Ja uwielbiam konie. Kocham je wręcz. Piękny, ojej, ojej, piękne kolory, prawda? Epona. Już czytamy, co ona wam radzi. Kryształy. Otrzymałeś tę kartę jako znak, że osiągniesz korzyści pracując z kryształami. Epona, królowa wróżka, wie, jaką wielką wartość ma łączność z duchem natury. Kryształy możesz znaleźć lub nabyć w sklepach ezoterycznych, w środowisku chronionym lub na wystawach kamieni. Potrzymaj w ręku każdy kryształ i sprawdź, czy czujesz, że ma na ciebie dobry wpływ. Noś kryształy przez cały dzień ze względu na ich uzdrawiające, ochronne oraz wzmacniające właściwości. Możesz też włożyć je do wanny podczas kąpieli, umieścić na stoliku nocnym albo pod łóżkiem w sypialni, aby połączyć się z tymi niezwykłymi kamieniami na jak najgłębszym poziomie. Dziecko kryształ ma związek z odpowiedzią na twoje pytanie. Praca z kryształami wpisana jest w twój życiowy cel. Jesteś powiązany ze strefą żywiołów, taką jak wróżki i kryształy. Ponieważ Epona to patronka koni, karta może wyrażać przesłanie dotyczące tych zwierząt. No widzicie, kochani, czyli musicie się zaopatrzyć w jakiś kryształ, czy to górski, czy to jakiś tam inny, jaki sobie wypatrzycie. I po prostu niech on będzie takim odpromiennikiem w waszym domu. One pięknie zbierają tą negatywną energię, no i emanują tą pozytywną, tak? Potrafią podnieść nasze wibracje, więc na pewno pomogą, a nie zaszkodzą. Tymczasem bardzo wam dziękuję za odsłuchanie tego filmu. Życzę wspaniałego miesiąca, dużo sukcesów w realizacji swoich planów, pozytywnych emocji, myśli i zadowolenia, żeby wszystkie wasze plany poukładały się tak, jak chcecie. Pamiętajcie, czytanie ogólne, sprawdźcie jeszcze znak ascendentalny, link macie pod spodem filmu. I cóż, życzę wszystkiego dobrego, widzimy się w kolejnych filmikach. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.